Okej. Siemaneczko, kawalerze i panieneczko. Siema! W ramach introdukcji, przedstawienia, po co mi te leki są potrzebne? Otóż miałem problem, że mdlałem. Traciłem przytomność, szczególnie jak coś zjadłem ciepłego, czy miałem jakiś wysiłek fizyczny, to od razu w momentach, kiedy serce musiało mocniej tak podrasować się, przybić, to w tym momencie tak mdlałem i robiło się tak niedobrze, po prostu traciłem przytomność, no. I były takie przypadki, poszedłem do, nie wiem, chyba od razu do szpitala. No i tam podtrzymali mnie w szpitalu, sprawdzili i powiedzieli, że rzeczywiście moje bicie serca spada nawet do 4,40, nawet poniżej 40 impulsów na minutę, więc trochę mało. I postanowili mi założyć pacemaker tak zwany, czyli rozrusznik serca. Tutaj jest, w tym miejscu. Trochę wystaje, trochę widać go pod skórą i on właśnie powoduje, wysyła elektroniczne impulsy w momencie, kiedy serce automatycznie wyczuwa, że serce nie pracuje tak jak trzeba, jakby spowalnia, to wtedy wysyła elektroniczny impuls, żeby te serce stymulować. To jest jedna sprawa i druga sprawa, jaką zrobiono mi później, po tym jak wstawiono mi rozrusznik za jakiś czas, nie wiem, chyba rok czasu, może mniej, zrobiono mi mało inwazyjną odpowiedź, less invasive surgery, czyli otwarto mi klatkę piersiową na 6 cali i zrobiono mi operację w postaci wycięcia zastawki sercowej i włożenia mechanicznej z karbonu, czyli to taka metalowa, jak gdyby metaliczna, karbonowa zastawka mam w sercu i dlatego muszę te wszystkie lekarstwa brać. To są lekarstwa już niestety, ale do końca życia będę musiał je już brać. Tak, na początku jak wstawiono mi tą zastawkę, to słyszałem takie cykanie zegara. Pewnie większość z was to słyszała o takim czymś, że ludzie po operacji serca mają tam jakieś zastawki i słyszą cykanie, jakby normalnie zegar analogowy cykał. No jakby bomba zegarowa. Tak, no to na początku przez parę miesięcy, im dłużej, po prostu generalnie im dłużej tym zastawkę miałem, tym rzadziej słyszałem te cykanie, prawda? I następna sprawa to jest taka, że mam rozrzedzoną krew, to gdziekolwiek się uderzę o coś, ciałem się uderzę, to od razu powstaje siniak. Siniak powstaje i on nie znika. Potrafię się utrzymać nawet parę tygodni, a nawet i dłużej. Jeden siniak. O, u normalnego człowieka po prostu znika na drugi dzień. Po prostu prześpi się, budzi się, nie ma siniaka. A w moim przypadku siniak zostaje na bardzo, bardzo długo. I poza tym, jak się skaleczę, gdzieś tam ukłuje się coś, krew leci, to leci o wiele szybciej. O wiele szybciej krew leci u mnie, jeżeli się skaleczę, niż u normalnego człowieka. Dlatego, że jest rzadka krew. Myślę, że to jest tyle informacji, jeżeli chodzi o moją sytuację zdrowotną. Trzymam takim szpitalnym pojemniku. Znalazłem kiedyś na yard sale taki pojemnik metalowy. Przydaje się. Tak. Zacznijmy od tego. Najważniejsze lekarstwo nazywa się, że nie okłamuję, to jest moje imię, nazwisko. Lekarstwo nazywa się warfarin. Ono jest od rozrzedzania krwi, żeby zastawka, którą mam w sercu, żeby po prostu się nie zatrzymała, żeby krew była na tyle rzadka, żeby zastawka mogła się otworzyć i zamknąć. Bo jak nastąpi skrzep, to może być problemy w funkcjonowaniu, w mechanice, w otwieraniu się, zamykaniu się tej zastawki. Nigdy do tego nie doszło, więc cały czas mam rozrzedzoną od wielu lat, więc jest tak samo warfaryn, tylko mniejsza dawka. Drugie lekarstwo nosi nazwę
metoprolol. Metoprolol. Tak wygląda. Jest to mała pigułeczka. Warfarinu nie pokazałem, ale to jest taka dwa razy większa od tej. A to jest metoprolol. Dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Metoprolol odpowiada za prawidłowy rytm serca, czyli nie będzie czegoś takiego jak takie szybkie, przyspieszone bicie, tylko bicie serca będzie takie wynormowane, znormalizowane. Numer 3. Simvastatin. Simvastatin to jest podobny lek, jeżeli chodzi o składnik chemiczny do, żeby to nie skłamać, do Lipitor. Jak ktoś wie, co to znaczy Lipitor, to jest na likwidację cholesterolu, złego cholesterolu w organizmie, i simvastatin jest takim odpowiednikiem Lipitoru. Simvastatin. Numer 4. Każdego rana biorę aspirynę. Aspiryna jest to rodzaj aspiryny, tak zwany baby aspiryn, czyli dla niemowlaków, ale no jak widać, nie jestem niemowlakiem, tylko to jest taka dawka niemowlęca. Bardzo mała dawka, 81 mg. Czyli ona nie powoduje, że jestem śpiący czy znużony. Po prostu jest to taka minimalna dawka, żeby dodatkowo dać takiego przyspieszenia w rozrzedzaniu krwi. Numer 4. Witamina D3 na budulec kości, żeby kości były twarde po operacji na serce, żeby po prostu wszystkie kości, wszystko co było tworzone w środku, cała klatka, pół klatki piersiowej, żeby to było po prostu już do końca życia. Mówią, żeby brać tą witaminę D3 na mocne kości, i to jest taki typ 2000 IU na kości i na również do na system odpornościowy. D3 i piąty, ostatni, ale nie najmniej cenny lek, to już nie jest sercowy, ale na alergię sezonową, season allergy, nazywa się, jak się nazywa? Po prostu składnikiem jest cetirizinę się pisze, 10 mg, robi to firma taka w Walmarcie, którą można spotkać, produkty tej firmy, ona współpracuje z Walmartem, to jest nawet Walmart, to jest Walmart produkuje pod nazwą Equate, nazywa się Allergy Relief, czyli ulga na alergię, 90 tabletek na 3 miesiące powinno starczyć. Jeżeli ktoś ma jakieś komentarze, proszę zostawić tu na dole. I dziękuję bardzo i pozdrawiam. Siema! Cześć!